Mamy w Polsce taki obyczaj odwieczny, że jak ktoś umrze, to choćby nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że to była ostatnia kanalia, daje się pewien taki okres karencji. Kiedy nie mówi się o nim tego wszystkiego złego, na co zasłużył, jeżeli ktoś ma coś dobrego do powiedzenia, to tak. A jeżeli nie, to się czeka z tym właśnie do kiedy? Do pogrzebu. Doprowadzono współcześnie to do absurdu, tworząc takie powiedzonko, które obiegowo gdzieś tam funkcjonuje, że o zmarłych albo dobrze, albo w ogóle. No nie, przecież to jest nonsens. Gdybyśmy o wszystkich zmarłych z piekłowszczykami typu Lenina, Stalina czy Hitlera na czele mieli mówić tylko dobrze albo nie mówić w ogóle, no przecież byłoby to kompletnym absurdem. Do momentu pogrzebu. Tak, szanujemy nasze chrześcijańskie przekonanie, że być może Pan Bóg znajdzie jakieś okoliczności łagodzące dla tego człowieka i szanujemy majestat śmierci, no i to, że rodzina ma prawo postrzegać kogoś lepiej niż cała reszta i niech ma ten okres żałoby niezakłócony. Do pogrzebu. Dlatego się na temat Jerzego Urbana nie wypowiadałem, aż go wreszcie pogrzebano. O ile pamiętam, pozwoliłem sobie tylko na przypomnienie sentencji Andrzeja Maksymiliana Fredry, nie mylić z Aleksandrem Fredro, staropolskiego autora, który napisał, że złych ludzi najpiękniejszym uczynkiem bywa, kiedy umierają. Ale to taka ogólna refleksja, która jest zawsze aktualna. Teraz pogrzeb Urbana się odbył. Muszę powiedzieć, że właściwie już sam ten pogrzeb był niezwykłym przeżyciem, a zwłaszcza przemówienie Aleksandra Kwaśniewskiego, który się tam wśród tych żałobników pojawił. Aleksander Kwaśniewski najpierw wygłosił pean na cześć zmarłego, twierdząc, że wbrew ogólnej opinii, wbrew ogólnemu przekonaniu był człowiekiem dobrym, wrażliwym, uczynnym i tak dalej. Zapewne w swoim gronie, czemu nie. A potem na koniec dokonał ataku na premiera Morawieckiego i bodajże jakichś innych działaczy partii rządzącej. Ja już się nie dziwię, że to jest zwyczajem, że pogrzeby się wykorzystuje do takich mów politycznych, bo to Adam Michnik, inny żałobnik na tym samym pogrzebie, wprowadził w stały obyczaj, że trumną każdego naszego bohatera układa się przeciwników. I nawet trumną Urbana postanowił Kwaśniewski zaatakować Mateusza Morawieckiego, ale spójrzcie Państwo na tę niezwykłą niezborność, która nie jest niezwykła, która jest tak naprawdę dla tej formacji czymś podstawowym. George Orwell, który doskonale poznał komunistów i cudem uciekł w Hiszpanii spod lów pistoletów wycelowanych w jego potylicę. George Orwell w swojej sławnej książce nazwał to dwójmyśleniem. To samo w Nowomowie. Orwellu trzeba by osobny film nagrać. Ja nie wiem, czy 1984 chyba każdy czytał. W Nowomowie to samo słowo jest zarazem pochwałą i obelgą, w zależności od tego, czy używamy go wobec swojego, czy wobec wobec przeciwnika. Na przykład słowo kaczokwak, oznaczające dobre gadanie, jeżeli to mówi nas, ja mówię 2 plus dobry kaczokwakier, to on jest, jeżeli jest z partii i ten kaczokwak wygłasza, że chodzi o takie gadanie polityczne, wygłasza w słusznej sprawie, to jest pochwała, ale powiedzieć kaczokwak o przeciwniku z kraju, w którym akurat w tym momencie Oceania i Anglosot są w sporze, to jest obelga. I zobaczcie Państwo, przez całą przemowę pogrzebową Aleksandra Kwaśniewskiego Urban jest fajny, ale przecież i sam Kwaśniewski i wszyscy zebrani wiedzą doskonale, że Urban był takim człowiekiem, że porównanie z nim kogokolwiek jest obelżywe dla tego kogoś. W związku z tym, żeby zbluzgać Morawieckiego, to mówi, że on był taki jak Urban. Tylko, że Urban mógł, bo on był tylko rzecznikiem, a ten nie może, bo jest premierem. Bardzo charakterystyczne. To jest, spójrzcie Państwo, dwójmyślenie, które wspomniany już inny żałobnik Adam Michnik
wprowadził do stałej praktyki w Gazecie Wyborczej. A z niej przeszło to do całego obozu, który za Urbanem płakał. Jaruzelski. Jaruzelski dobry był. Odpił się od generała, powiada Adam Michnik w sławnym grepsie. Wywiady Teresy Torańskiej, inne tam opowieści, jak on się męczył, jak ten stan wojenny był niezbędny, jak on właściwie na dobre Polsce wyszedł. Dobra, nie dyskutujemy o tym w tej chwili. A jednocześnie, jak chcą obrazić Jarosława Kaczyńskiego, to co kot robi 13 grudnia demonstracji i powiada, że PiS to jest jak stan wojenny. No czyli co? Czyli, że PiS to jest dobry, tak? Że ratuje ojczyznę, ratuje nas przed mniejszym złem, no bo tym w waszym dyskursie jest przecież stan wojenny. Nie, to oczywiście znaczy, że na tę okoliczność Jaruzelski to jest właśnie tak, jak my go pojmujemy, dyktator, zbrodniarz, sługus sowiecki, prawda, a nie ktokolwiek inny. Im się to nie styka. Oni mają mózgi tak wyprane w tym kierunku, że to wszystko nic w szlajach nie zaskrzeczy. To działa. I to jest właśnie dziedzictwo Urbana. On był w tym świetny i fantastyczny, dlatego go tak żałują, bo to jest, można powiedzieć, prawodawca ich wyobraźni, za którym płaczą nie tylko ze względów osobistych. Ja rozumiem, ktoś tam poszedł z osobistych powodów, chociaż w wypadku ludzi, którzy powołując się na to, że kiedyś, nie mając w tym żadnej zasługi, znaleźli się na przykład w obozie koncentracyjnym, a potem, szczerze mówiąc, przez całe życie służyli komunistom, kompletnie zasłaniając oczy, będąc obojętnymi na zło, które komunizm wyrządzał, a teraz są używani do pouczania nas, nie wolno być obojętnym. To znaczy, nie wolno się godzić na to, że PiS wygrał wybory, to rządzi. Nie wolno być obojętnym. No dobrze, no ale może jakieś tam osobiste kontakty o tym zaważyły, nie będę recenzował niczyjej tam bytności, recenzuję to, co tam zostało powiedziane i recenzuję samo zjawisko, które zostało w ten sposób pokazane. Najbardziej irytuje mnie, że w tym dyskursie, który próbuje Urbana kanalię bezwarunkowo rehabilitować, podkreśla się, no tak, on złe rzeczy robił, ale był bardzo inteligentny i utalentowany. Niewątpliwie był bardzo inteligentny i utalentowany. Czy to ma być okolicznością łagodzącą? Nie. To jest właśnie okoliczność najbardziej go obciążająca. Bo kiedy, przepraszam, dureń, cymbał jakiś kompletny, uwierzy w komunizm, a byli tacy, i myśleli, że to dobre, i oni temu służyli, wiedząc, że to dobre, to jest jakaś okoliczność łagodząca. Ale kiedy złu oddaje się człowiek inteligentny, który doskonale wie, czemu służy i co robi, a jeszcze do tego utalentowany, a talent to jest jakiś dar od Boga, czy jak od genów, jeżeli ktoś wierzy w Dawkinsa zamiast w Ewangelię, w każdym razie dar, który zgodnie z zasadą francuską noblesse oblige, nas do czegoś zobowiązuje. Dostałeś taki dar, jesteś mądrzejszy od innych, więc więcej się od ciebie wymaga. Dlatego to jest okoliczność dodatkowo Urbana obciążająca. On doskonale wiedział, co robił, kiedy w 1981 roku podjął decyzję, że wcześniej, będąc bezpartyjnym, nawet można powiedzieć w pewnym sensie prześladowanym przez Gomułkę, prześladowanym rzeczywiście, no nie za to, co prawda, żeby tam pryncypia ustrojowe atakował, ale ośmieszał pewne absurdy, głównie zresztą płynące z takiego komunistycznego purytanizmu, którym Gomułka hołdował. To był ascetyczny piernik, który palił sporty jeszcze dla oszczędności przecięte na pół w siwce szklanej, żeby oszczędzić i na poważnie wmawiał ludziom, że cytryna to jest niepotrzebny luksus, bo kiszona kapusta ma wystarczająco dużo witaminy C, a nie jest za dolary, nie trzeba importować, tylko jest krajowa. Więc rzeczywiście tam Gomułce się ta pisanina Urbana nie podobała i dał mu chyba zakaz druku na parę lat, a mimo to właśnie w 1981 roku, właśnie wtedy, kiedy wybuchła Solidarność, Urban się sprzedał całkowicie reżimowi komunistycznemu, sowieckiemu. Dlaczego to zrobił?
Dlatego, inaczej, dlaczego taki był w tym skuteczny? Nie tylko dlatego, że był inteligentny. Znaczy, inteligencja doprowadziła go do trafnego z punktu widzenia ludzi zaprzedanych złu rozpoznania. Rok 81, rok stanu wojennego, to był moment, kiedy komuniści odzyskali władzę, ale kompletnie utracili, jak dzisiaj się mówi, swoją opowieść, swoją narrację, legitymizację moralną dla tej władzy, którą wcześniej, nawet jeżeli to przemawiało tylko do naiwnych i do idiotów kompletnych, wcześniej jakąś mieli, że mocarstwa zachodnie nas zdradziły, że tylko ze Związkiem Sowieckim jesteśmy w stanie przetrwać, bo inaczej nas Niemcy zjedzą. Dokładnie dzisiaj ten sam manewr jest odwracany w propagandzie przecież potomków tego samego środowiska, którzy nie, to dzisiaj właśnie musimy Niemcom, tylko Niemcom, bo inaczej nas Putin zje. Wtedy było odwrotnie, bo jednak prawa robotnicze, bo jednak socjalizm zlikwidował analfabetyzm, odbudował Warszawę i tak dalej, i tak dalej. W 81 roku to się wszystko poszło czochrać, bo to robotnicy powstali przeciwko systemowi partii robotniczej, systemowi rzekomej sprawiedliwości społecznej, która jakoby robotników miała przede wszystkim uprzywilejowywać. I nikt, nawet już najbardziej zawzięty baran, no może już kompletny wapno, to wierzył, jeszcze jakiś wapniak kompletny mógł zachować w głowie, tam taki zbowit, prawda, Gwardia Ludowa, w ten socjalizm wierzyli, pienili się, jeszcze pamiętam z dzieciństwa takich. Ale większość wiedziała, że to jest jeden wielki wuj, z przeproszeniem. Ale z drugiej strony wicekiszczak Andrzej Gdula, wiceminister spraw wewnętrznych, już w wolnej Polsce na jednej z sesji naukowych tak to powiedział: dla nas w tamtym czasie członkostwo w PZPR i opowiedzenie się po stronie władzy nie było wyborem ideowym, tylko sytuacyjnym. Pięknie powiedziane, lepiej nie można. Masz do wyboru żyć ubogo albo na miarę PRL-u opływać w luksusy. Oczywiście luksusy dzisiaj to by za nie nie uchodziły, ale wtedy no to papier toaletowy, nie martwić się i mieć pod ręką, to już był jakiś luksus. Prawda? Masz do wyboru, jak to Łysiak ujął w swojej powieści, albo będziesz gwoździem, albo będziesz młotkiem. Albo będziesz wśród tych Polaków, którzy są dymani, albo będziesz wśród tych, którzy dymają. I teraz, no, jedno coś przeciętnego człowieka, coś w tym jednak odrzuca, czy przeszkadza jedno. To, co my, chrześcijanie, nazywamy sumieniem. Że to jest jednak świństwo. A nikt poza wyjątkami, takimi stachanowcami świństw, jak nieboszczyk Urban, nikt świnią być nie lubi. I dlatego potrzebuje jakiegoś usprawiedliwienia swojego świństwa. Takiego wiarygodnego usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie swojego świństwa, że komunizm, że przodujący ustrój, nie, na litość boską, rok 1981. Tutaj w socjalizmie, w przodującym ustroju, nierozwiązywalnym problemem jest sznurek do snopowiązałek, a kto się wyrwał na zachód, przywozi stamtąd komputery. Prawda, już pierwsze Sinclaire, rozmaite gry komputerowe, magnetowidy, tak dalej. No nie, no nikt nawet skończony idiota już nie mógł wierzyć, że te świństwa są usprawiedliwione, bo postęp, bo idziemy ku jakiemuś lepszemu. I Urban przyszedł z takim przesłaniem prostym. Tak, to jest świństwo, ale wszystko na świecie jest świństwo. Wszyscy są świnie. Pan świnizm tak zwany, tak to nazwali. Więc nie miej na wyrzutów sumienia. Świat się dzieli na frajerów, którzy wierzą w jakiekolwiek ideały, i na ludzi mądrych, którzy wiedzą, że Bogiem jest własna D, której trzeba dogodzić, nakarmić ją, zapewnić jej doznania rozmaite i liczyć wszystko poza tym. Nie ma życia pośmiertnego. Nawiasem mówiąc, w jednej ze swych prowokacji Urban powiadał, że jemu tam niepotrzebny żaden pochówek i nie ma nic przeciwko temu, że go po prostu w papierowy worek wrzucili i na śmietnik wyrzucili. Szkoda, szczerze mówiąc, że o tym, że ta wola zmarłego została nieuszanowana i mimo wszystko urządzono ten pogrzeb na Powązka. Pogrzeb, proszę zobaczyć, otwarty przez tę osobę, jak to nazywać, master of ceremony, zawsze mnie śmieje, że ten
ta parodia księdza świecka, która się na tych ateistycznych uroczystościach pojawia. I ta osoba powiedziała, że no, nie ma tutaj księdza, bo mu się Maybach zepsuł. A cała sala, ha, 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 w rechot. Maybach. Oczywiście chodzi o taką legendę, jakoby Maybachem jeździł ojciec Rydzyk. To jest oczywiście bzdura. Nigdy nie miał Maybacha. To jest taka sama bzdura, jak TW Balbina, jak ostatnia rozmowa braci, jak 4000 Żydów, co nie przyszło do World Trade Center 11 września. Ale jest to jakże w urbanowskim duchu. I z prawdą. Powtarzamy sobie, zmyśliliśmy coś takiego i powtarzamy sobie, rechoczamy z tego i niczym się kurna nie przejmuj. Ten sam Manew po 90 roku dał Urbanowi majątek. Ja nie słyszę, ja nie wierzę, żeby on nie słyszał o włoskim piśmie L'uomo qualunque, które często przywołuje. W piśmie, które chyba z milion egzemplarzy w 40 latach sprzedawało we Włoszech. To było takie pismo dla faszystów. Byłych faszystów, jak wiecie Państwo, Amerykanie zdobili Włochy i alianci tam urządzili demokrację. Ale zostały miliony tych byłych popudczyków Mussoliniego z pewnymi wyrzutami sumienia. I znalazł się facet, taki włoski Urban, który im powiedział: panowie i panie, żańcie to, nie macie sobie nic do zarzucenia. Tak, byliście głupi, boście uwierzyli w faszyzm, ale wszyscy inni, którzy wierzą w cokolwiek innego, są równie głupi jak wy. Wy nie jesteście głupsi od tych, co wierzą w demokrację, bo demokracja to jest też świństwo, bo wszystko, wiara to jest wszystko, nie ma w co wierzyć. To pismo, proszę zobaczyć, jeżeli ktoś ciekaw, zdaje się, że można w angielskim języku znaleźć opisy rozmaite. To pismo właśnie bezlitośnie wyszydzało Amerykanów, demokrację, wszelkie ideały i do tego nurzało się w plugastwie z jakimś takim zamiłowaniem ogromnym. Urban musiał o tym wiedzieć, albo był równie inteligentny, równie sprytny, jak to się mówi, innowacyjny, jak ten kreatywny, jak ten Włoch sprzed 70 lat. I wymyślił to samo po 90 roku. Założył pismo dla tych wszystkich uświnionych komunizmem, w którym mówił: tak, wszyscy jesteście świnie, ja też jestem świnia. No i co? Wszyscy są świnie. Tak, to no było ten komunizm. Ale wszystko jest, no prawda, cały świat to G i nie przejmujcie się. Psychoterapia bardzo skuteczna. A do tego jeszcze dodatkowe, że tak powiem, technikalia, których Urban uczył. Żadnych wyrzutów sumienia, przeciwnika trzeba zgnoić jak popiełuszkę, wszelkimi metodami odrzeć go z czci, jak to zdolny uczeń Urbana, nie widziałem, czy był wśród żałobników Palikot, powiedział: naruszyć godnościowe podstawy. Tak? W wypadku Lecha Kaczyńskiego, tak otwartym tekstem powiedział, że ten cały gnój, który wylewał na Kaczyńskiego, to właśnie, żeby zniszczyć godnościowe podstawy jego prezydentury. Wszystko, oczywiście w tym też jeszcze była, trzeba powiedzieć, prawdopodobnie taka jego osobista satysfakcja, bo niewątpliwie Jerzy Urban był przedstawicielem czegoś, co się nazywa osobowością obniżającą. Osobowość obniżająca to jest taka, która po prostu czerpie radość, czerpie przyjemność z obniżania, z gnojenia, ze ściągania w błoto świętości wszystkich, wszelkich wartości wszystkich. Normalna osobowość świętości potrzebuje, nawet Urban potrzebował świętości na tę świętość sobie Jaruzelskiego wykreował, o którym pisze po prostu z zachwytem. Jedyne, co mu ma do zarzucenia, to, że na ekonomii się nie znał. Oto, co ciekawe, w tych planach na cześć Jaruzelskiego się okazuje, że dla Urbana właśnie Jaruzelski był cudowny przez to, że reprezentował te wszystkie cechy, które on ośmiesza, wyszydzał jako generalnie świństwo. Tutaj taki wentyl, znowu to samo, zasada dwójmyślenia. Jeżeli ktokolwiek jest człowiekiem uczciwym, to Urban go wyszydza, ale jednocześnie zachwala Jaruzelskiego, twierdząc, że był człowiekiem uczciwym, prawym, prawda, i tak dalej. Bo jednak jakoś nawet taka świnia, która jak wszystko, jak Urban chciała ściągnąć do swojego błota i uświnić w tym błocie, nawet ta świnia musiała mieć jakiegoś idola, jakiś punkt jasny. Niezwykłe są te tajniki duszy ludzkiej, która,
którą ma każdy. No. Nawet taka kanalia, jak ten, którego tam zakopano na wojskowych powązkach, a mówiąc ciszę, na komunalnych powązkach, bo przypominam, że termin wojskowe powązki jest takim terminem, no, niezwykle narodowa nekropolia, prawda, niezwykle godnościowym, ale przez czasy PRL-u cmentarz na powązkach był także cmentarzem komunalnym, tak jak wulka węglowe, co znaczyło głównie cmentarz dla ateistów, stąd ten grób rodzinny. Sprawy rodzinne Urbana, ja cytowałem w Chamie Niezbuntowanym bardzo obszernie jego książkę, gdzie on z niezwykłą szczerością opowiada o swojej rodzinie i z niezwykłą szczerością znalazł takiej pogardzie, jaką w tej rodzinie żywiono i dla Polaków, i dla Żydów hałaciarzy. Proszę, nie będę powtarzał, bo sądząc po nakładzie sprzedanym Chama Niezbuntowanego, to chyba wszyscy go czytali. Ale jeżeli się jeszcze uchował ktoś, kto nie czytał, to proszę zauważyć, miałem kiedyś, proszę to przeczytać. Naprawdę jest to bardzo ciekawe i niezwykłe historyczne świadectwo, które bardzo wyjaśnia wiele spraw w stosunkach polsko-żydowskich. Sami Urban, jak mówił mi kiedyś pan Maciej Łowiecki, który pracował przez jakiś czas w polityce i znał Urbana blisko, sam Urban otwarcie głosił taką tezę, że Polacy są chamami. 90% Polaków jest ze wsi, w związku z czym są chamy. W związku z czym trzeba, i tak powstało pismo, nie, trzeba po chamsku do nich. Z chamem po chamsku trzeba gadać. Bo jakiekolwiek tam ten mądrości, jak Michnik sobie wymarzył, nie, Urban był rzeczywiście skuteczniejszy od Michnika. Trzeba tu przyznać mu. Był skuteczniejszy, bo właśnie żadnych złudzeń, żadnego tam imponowania intelektualnego. Nie, jestem koleś taki, nie był takim kolesiem jak ci, do których się tymi chamskimi grepsami zwracał. Udawał, ale udawał bardzo skutecznie. Także można tu jeszcze jeden dodać wątek. Jeśli opowiadałem państwu o książce Jana Słomki, a na pewno dużo o niej w Chamie Niezbuntowanym piszę, to te wspomnienia od pańszczyzny do czasów współczesnych. Tam jest cała galeria opisanych postaci takich sprytnych Żydów, handlarzy, spekulantów, naciągaczy rozmaitych, ich pogarda dla polskiego chłopa jako ciemniaka, frajera, którego oni zawsze, prawda, wydutkają i zrobią w koło. Gdzieś też w Urbanie odżyła ta pogarda cwanego Żyda dla głupiego polskiego chama, którego on zawsze podpuści, którego on zawsze nakręci, któremu nawet pozwoli, żeby tamten myślał, że od Żydków mu ubliża, że nim gardzi, że Żydek się kłania, ale w końcu to on tego chama wydutka, prawda, bo cham jest głupi, a on jest mądry. Myślę, że też się Urban upajał tym poczuciem, jaki ten jest mądry, jak wyczuł koniunkturę po prostu, jak wyczuł, że trzeba wszystko zdekonstruować. Bo to był tak naprawdę taki Derrida dla chamów. I to, co inni chcieli intelektualnie zrobić, dekonstrukcję wartości tego, to on pojechał takim kompletnym rynsztokiem. Szczerze mówiąc, tylko jedno mnie zdziwiło, że on się jeszcze na starość nie nawrócił. Bo to by było jeszcze domknięciem tej kpiny totalnej, żeby jeszcze ogłosił, że się nawraca i teraz mamy wszyscy i powiedzieć nam, a teraz wy, bo tak wam szef napisał, macie mieć ze mnie większą radość niż ze wszystkich świętych z popiełuszką oplutym przeze mnie i pośrednio zamordowanym na czele, bo tak macie w Biblii napisane, że większa radość. Może sądził, że jeszcze dłużej żyje i pożyje i ten ostatni numer sobie zostawiał. Fakt, że mieliśmy wypadki takich, co ich pośmiertnie jeszcze ochrzczono i ateistom urządzano na tych samych powązkach pogrzeby katolickie. Ale to nie był ten wypadek i przynajmniej o tyle dobrego w tym wszystkim. Jeżeli chcecie państwo, żebym na końcu tego filmiku poświęconego naprawdę skończonej kanali i jego wyznawcom, którzy kanalię tę żegnali, to tyle pozytywnego i optymistycznego akcentu na koniec.